Lubartowska artystka, która zajmuje się głównie grafiką. Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na Wydziale Artystycznym. O barwnym dzieciństwie, technikach i narzędziach stosowanych w grafice oraz potędze wyobraźni opowie w dzisiejszym programie Jolanta Babicz. Kiedy odnalazła Pani w sobie talent artystyczny? Myślę, że było to już w wieku przedszkolnym. Ja miałam to szczęście, że opiekowała się mną babcia. Nie chodziłam do przedszkola, więc miałam bardzo dużo czasu. I pamiętam takie chwile, kiedy babcia gotowała obiad. Ja siedziałam przy stole, kiedy inne dzieci robiły wszystkie inne rzeczy. Ja miałam swoje laboratorium. I zajmowałam się tworzeniem kolorów. Były próbówki, słoiczki, małe buteleczki, przeróżne pojemniki, w których mieszałam kolory. Miałam tego naprawdę bardzo dużo i to była taka zabawa, która sprawiała mi ogromną przyjemność i trwało to bardzo długo, w zasadzie jeszcze na początku szkoły podstawowej. No później wiadoma sprawa, trzeba z takich rzeczy wyrastać. Ja na szczęście też, ale to zamiłowanie do barw i kolorów pozostało mi do dzisiejszego dnia. Jeśli chodzi o szkołę podstawową, to bardzo serdecznie, bardzo miło wspominam lekcję wychowania plastycznego, tak to się jeszcze wtedy nazywało, z panią Gądek. I tutaj serdeczne pozdrowienia dla pani. Prowadziła z nami zajęcia wychowania plastycznego na poziomie akademickim. Pamiętam książki, które mieliśmy, podręczniki do nauki. Mieliśmy w salach ustawione kompozycje na krześle. To wszystko było takie bajkowe, to takie fascynujące od samego początku. Pamiętam też, że kiedy kończyłam szkołę podstawową, zależało mi bardzo na tym, żeby dostać się do klasy biologiczno-chemicznej. W zasadzie tylko dlatego, że była to klasa, która miała właśnie jeszcze zajęcia z malarstwa. Jak się później okazało, byliśmy pierwszym rocznikiem, kiedy zlikwidowano malarstwo, muzykę ze szkół średnich. Ubolewałam nad tym faktem strasznie. W zasadzie takie rozczarowanie, bo gdzieś tam od początku tkwiła taka potrzeba takiego artystycznego tworzenia. I zapaliło się takie zielone światełko w momencie, kiedy dowiedziałam się, że są organizowane zajęcia właśnie z malarstwa, ze sztuki. Zapisałam się na te zajęcia jako 15-latka i to będzie to bardzo traumatyczne przeżycie. Pamiętam, kiedy poszłam na te pierwsze zajęcia, odbywały się w Bursie, gdzieś na jakimś górnym piętrze. Weszłam do takiej małej, mrocznej salki, gdzie były same dla mnie wtedy dorosłe osoby. Byłam tam dzieckiem po prostu. Siadłam sobie gdzieś w kącie stołu i czekałam. Czekałam na coś niesamowitego, coś, co się wydarzy, jakąś taką, no tą magię tej sztuki, że otworzą się dla mnie jakieś kolejne drzwi. I cóż się okazało? No ja bardzo pozdrawiam tych uczestników tego spotkania, ponieważ tak jak mnie tam nie było. Zupełnie nikt nie raczył się zainteresować dzieckiem siedzącym gdzieś tam i zapytać się, po co tutaj przyszłaś. A więc spędziłam tam około godziny. Już nigdy nie wróciłam na te zajęcia. 4 lata liceum w zasadzie, no tak trzeba było się zająć czym innym, matura, te sprawy. Później była rodzina, więc też nie było bardzo czasu, ale gdzieś ta potrzeba takiego tworzenia wciąż tkwiła i to było takie czasami bardzo bolesne, bo pamiętam, jak po raz pierwszy udało mi się skonstruować ramkę, na którą udało mi się też naciągnąć płótno. Kwestia gruntowania, używania farb olejnych, to wszystko było taką tajemnicą dla mnie, którą strasznie chciałam zgłębić. I też spotkanie z pewną osobą, która chodziła do liceum plastycznego w Lublinie. I to właśnie tutaj takie pierwsze techniczne informacje, które były bardzo przydatne. I pamiętam to pierwsze płótno zagruntowane, ono w takiej postaci nietkniętej gdzieś tam spoczywało w głębi szafy bardzo długo. Czekało na taki specjalny moment, ja już miałam farby, miałam całą wiedzę na temat tego, jak przygotować farby olejne, by można było ich używać do malowania. I akurat był taki dzień, kiedy byłam w domu zupełnie sama. Pomyślałam, że to najlepszy moment, żeby zmierzyć się z
właśnie tym tematem malarstwa olejnego. No i to zrobiłam. Zajęło mi to 30 minut. Byłam bardzo rozczarowana, patrząc na to i odłożyłam to na bardzo długo. Oleje po prostu zapełniane zupełnie. Natomiast no, cała masa innych spraw, typu bycie matką, bycie żoną, domowe obowiązki, to wszystko gdzieś tam tak po prostu przyćmiło czasowo w ogóle właśnie taką chęć zajmowania się sztuką. Ale później gdzieś właśnie to zielone światełko znów się zapaliło. Też z potrzeby, ponieważ wiadoma sprawa, technika komputerowa bardzo silnie wchodziła w nasze życie, zresztą wchodzi nadal. I wydawało mi się, że to jest coś, z czym też powinnam się zmierzyć. Stąd gdzieś tam w ogłoszeniu, w prasie, informacja o studiach na kierunku grafiki komputerowej. Komputery to coś, czego niekoniecznie lubię. Dla mnie to właśnie to, że zajmuję się grafiką warsztatową, jest wynikiem takim, że ja lubię tą taką pracę, ten taki kontakt fizyczny ze sztuką. Natomiast, ale no taka potrzeba poznania tego od strony takiej bardziej technicznej dla mnie. I tutaj pomysł na studia w Łodzi. No to już było dosyć, to niedawno było, więc już dość długo od skończenia szkoły średniej. Natomiast pamiętam swój pierwszy dzień, kiedy akurat w ogóle pierwsze zajęcia, jakie miałam na studiach, to było malarstwo. Byłam tam w takim korytarzyk, taka wnęka, zamknięte drzwi, no czekamy całą grupą. No też było mi bardzo ciężko, ponieważ byłam jedną ze starszych osób w grupie. Pozostałe osoby były tuż po maturze bądź po jakichś tam dwuletnich szkołach. Pamiętam, jak właśnie czekałam, przyszedł profesor, otworzył, zresztą późniejszy mój promotor, otworzył nam drzwi do sali i nie zapomnę tego zapachu farby, zapachu papieru, przepiękna duża sala, sztalugi, światło, które dostawało się przez duże okna, no po prostu bajka. Poczułam się jak Alicja w Krainie Czarów, która przeszła gdzieś przez kolejne drzwi. I tutaj zupełne szaleństwo. Takie przedmioty jak malarstwo, jak rysunek, jak fotografia. Kompletnie zapomniałam o tym, że tak naprawdę poszłam tam z powodu grafiki komputerowej. I to była taka zupełna fascynacja. Ja praktycznie dla mnie grafika komputerowa stała się taką koniecznością. To było coś, co po prostu muszę zrobić. Natomiast wszystkie te inne przedmioty były taką no, radością, samą radością, bo ja nie przypuszczałam, że można się tak cieszyć jak małe dziecko, trzymając pędzel, farby i malować czy rysować. Także bardzo miło wspominam ten czas. Po licencjacie pani doktor Tamara Sas zaproponowała właśnie, żeby kontynuować studia już na grafice warsztatowej, co było uważam no, najlepszą decyzją. I tutaj te dwa lata też bardzo mile wspominam. Cudowny profesor Bartczak, naprawdę wspaniały człowiek. Ja się cieszę, że też miałam z nim zajęcia z rysunku. Wydawało mi się, że to wszystko jest takie proste, że ja sobie ze wszystkim poradzę. I też pamiętam te piękne takie kompozycje poustawiane w tej dużej sali. Wydawało mi się, że wystarczy spojrzę i rysuję. No i rzeczywiście tak było, bo patrzyłam i rysowałam, tak stanął profesor za moimi plecami. Popatrzył na to, patrzył i tak, no dobrze, ale spójrz na kompozycję. No, dawał mi się, no o co chodzi? Przecież wszystko jest idealnie, wszystko jest widać, każdy szczegół, każdy drobiazg, każde załamanie, tam jakaś gałąź taka była przyniesiona, każdy sęk, no wszystko widać. I on tak mówi, no tak, ale spójrz jeszcze raz, no patrzy, słuchaj, czy ty na pewno to wszystko widzisz? I tutaj sobie uświadomiłam, że rzeczywiście widzę, ale wyobraźnią, że tak naprawdę patrząc na tą kompozycję jest to plama. Nie było tych wszystkich cieni, tych wszystkich sęków widocznych. To wszystko tkwiło zapamiętane, właśnie te szczegóły w mojej wyobraźni. Także później też no, trzeba się pilnować, uważać na tego typu rzeczy. I
Już po ukończeniu studiów zostałam przy temacie grafiki warsztatowej. Tak jest do dzisiaj. Zajmuje się Pani tylko grafiką, czy również innymi formami sztuk plastycznych? Generalnie cały czas mam taką nadzieję, że uda mi się znaleźć odrobinę czasu na nieco inne techniki, ale w ramach grafiki. Jeśli chodzi o malarstwo, wymaga niesamowitej cierpliwości. Natomiast ja tego absolutnie nie posiadam. To dla mnie w ogóle później już zajęcia z malarstwa były bardzo trudne. I tak ja często to słyszałam powoli, spokojnie, cierpliwie, czego kompletnie nie potrafiłam. Bliższy jest mi rysunek, zdecydowanie. I tutaj w rysunku też potrafię, no też sprawia mi taką ogromną radość zajmowanie się właśnie rysowaniem poza grafiką. Także myślę, że ewentualnie to rysunek. A jakie techniki i narzędzia Pani stosuje w swoich pracach? To jest dosyć szeroki wachlarz. To, co w tej chwili prezentuję, to jest linoryt. Natomiast i tutaj w zasadzie wystarczą dobre, ostre dłuta. Natomiast grafika to jest cała masa technik. Mamy tutaj drzeworyty, mamy miedzioryty, są staloryty, techniki trawione. Także jest tego naprawdę cały ogrom. Jest też możliwość łączenia wielu technik. Niekoniecznie musimy się upierać, że trzymamy się tylko jednej techniki, akwaforta, akwatinta, czyli działanie kreską, czy też plamą na przykład. Poza tym ja myślę, że każdy z nas może być takim twórcą i autorem nowej techniki w grafice. To jest taka dziedzina praktycznie, no, której nie da się zamknąć, powiedzieć, to jest już koniec, nie mamy nic więcej do zaoferowania, tak jak na przykład w rysunku ołówkiem. No, niestety nie wymyślimy nic innego. Natomiast tutaj jak najbardziej według własnego jakiegoś tego pomysłu, wyobraźni można bardzo wiele stworzyć. Z tym, że mi się należy zawierzyć właśnie przede wszystkim intuicji. Ile czasu średnio zajmuje Pani wykonanie jednej pracy? To zależy. Zależy przede wszystkim od czasu, który mogę poświęcić na wykonanie grafiki, ale generalnie tak około kilku dni, trzech, czterech, jeśli rzeczywiście mam sporo tego czasu, który mogę poświęcić na pracę. To już jest taka praca od rana do wieczora wtedy? No nie, niekoniecznie, ale jest to ciężka fizyczna praca, posługiwanie się dłutami, zależy też od materiału, ten linoryt nie zawsze jest tak samo twardy, tak samo miękki i wtedy rzeczywiście tego wysiłku fizycznego potrzeba zdecydowanie więcej, żeby powycinać to, czego nie chcemy, żeby tam było. A co Panią inspiruje? Ja myślę, że poniekąd wiele rzeczy, ale tak naprawdę to, co już też często wspominam, to właśnie głównie przyroda, to, co nas otacza, taka natura, niekoniecznie te przedmioty wytworzone już, ale zdecydowanie właśnie taką potrzebę tej więzi z tym, co nas otacza. Jak dużą rolę odgrywa tutaj wyobraźnia? Myślę, że to jest podstawa przede wszystkim. Żeby w ogóle, czasem wydaje mi się, ja mam tak na przykład aż nadmiar, powiedziałabym, wyobraźni, bo często nawet kiedy idę gdzieś tam przez miasto i zarzucają mi znajomi, że nie widzę ich po prostu, więc tutaj wciąż gdzieś tam w tej wyobraźni poszukuję i ten obraz powstaje właśnie w wyobraźni i jest przenoszony właśnie na matrycę. Żeby zostać artystą, oprócz pasji, wrodzonego talentu, co jeszcze jest potrzebne i czy każdy z nas mógłby się nauczyć po prostu takich technik? Nauczyć się tak, jak najbardziej. Natomiast myślę, że tutaj potrzebna jest ta pasja. Trzeba czuć taką potrzebę, bo z nauką nie ma problemu, wystarczy upór. I tutaj możemy sobie technikę wypracować jak najbardziej, ale jeżeli nie będzie nam to sprawiało przyjemności, jeżeli będziemy cierpieć z tego powodu, że musimy to coś robić, to nie ma sensu. Gdzie najczęściej można oglądać Pani pracę? W tej chwili znajdują się w Lubartowie, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, natomiast jak najbardziej na stronie internetowej. Kolejne wystawy? Na jesieni prawdopodobnie Lublin.
a później zobaczymy. A gdyby nie zajęła się Pani tutaj w życiu grafiką, czy ogólnie może sztukami artystycznymi, czy widzi się Pani w innym zawodzie? Ja myślę, że prawdopodobnie zajmę się chyba polityką. Ale nie sądzę. Czyli swoje plany na przyszłość wiąże Pani również? Jak najbardziej, tak, zdecydowanie. Zależy mi tylko na tym, żeby mieć odrobinę więcej czasu, bo to jednak wymaga poświęcenia. Nie jest coś takiego, czym można się zająć 8 godzin, zamknąć ze sobą. Nie, to wymaga zupełnie innego trybu pracy. Także tutaj no tak myślę, że zależy na tym, żeby jak najczęściej, jak najwięcej wygospodarować takich chwil, żeby można było się tam zamknąć w swojej pracowni i zająć grafiką.